Sałatka Meksyk. Dzień dobry. Pomysł na sałatkę, na dodatek, nieważne. Często mnie pytacie o różne, znaczy na forach, na grupach są różne zapytania, tam gdzie jestem, co do grilla, co do tego, co do tamtego, więc takie filmiki również ukażą się u mnie na kanale, po to, abyście mogli inspirować się również innymi przepisami. Dobra, zaczynamy od tego, że trzeba dodać warzywa do miski, czyli tutaj jest czerwona fasola, pomidor świeży, kukurydza oraz cebula, szalotka, nie szarlotka, zawsze się mylę. Wszystkie składniki, których używam, wypisuję pod filmikiem. Teraz będzie tak, że może być, że jakiś składnik dorzucę, bo czasami coś mi się tam nie pasuje, że chcę coś dodać, więc troszeczkę zmienię początek. Będę teraz kładła chyba niedługo kilka produktów podstawowych, a później będziemy coś dodawać, ale zawsze Wam napiszę i będzie widać na filmiku, co dodaję. Dobra, teraz dodajemy paprykę konserwową. Tutaj ona jest potrzebna, nie świeża, nie ostra, a konserwowa, z tego względu, że ona daje taki kwaśny smak. Teraz dodajemy, następny składnik jest to ser mozzarella, tarty ser mozzarella. On ma fajny, delikatny smak i obniżoną zawartość tłuszczu. Tutaj i tak będzie tłuszcz dodawany. I następnie dodajemy następujące składniki, jak przyprawy, czyli sól. Nie sól. Łyżeczka erytolu, kolendra suszona, papryka, kumin. To wszystko wylądowało tam. Nie sól, tylko cukier, a dokładnie erytol. Zawsze mi się myli, zastępujemy cukrem, składnikiem, który jest słodzący, który nie ma kalorii. Dokładnie wszystko zawsze mieszamy, dokładnie wszystko ze sobą łączymy. Teraz troszeczkę pogadam na ten temat tej sałatki. Dobra, dodajemy teraz majonez, ale majonez musi być light, z obniżoną zawartością tłuszczu. Nie jakiś tam, słuchajcie, ten tłuszcz jest nam potrzebny i bez sensu jest też używać czasami takiego light po to, aby później kalorii dołożyć. Nie. Pamiętajcie, że witaminy rozpuszczają się w połączeniu z tłuszczami, także to też jest nam potrzebne. Jogurt naturalny, majonez light i dodajemy sok z cytryny. I tutaj jeszcze dodajemy trochę takiego czerwonego chili, ale to jest chili takie drobne, które mamy w słoikach. Taka gotowa mieszanka przyprawy chili. Ona jest też taka kwaśna. To właśnie tu chodzi o ten smak. To właśnie o to chodzi. I dokładnie łączymy ze sobą. Teraz trzeba spróbować i doprawić do smaku odpowiednio pod Wasze kubki. Oczywiście z solą i białym pieprzem.
Pamiętajcie, że bardzo ważne jest tutaj, aby dodawać dużą ilość przypraw. W kuchni meksykańskiej dużo ostrych przypraw, dużo przypraw takich suszonych, oregano, bazylia, ale suszona, tak jak mówię, no, często się to używa w meksykańskiej. Fajne połączenie, czy goździki, czy kumin właśnie, czyli kmin rzymski, przepraszam. Też chyba powiedziałam kumin wcześniej, nie kmin rzymski. Ale o to mi chodziło. Dokładnie ze sobą łączymy i nasza surówka jest już gotowa. Prezentuje się nieciekawie, bo ona, słuchajcie, nie wszystko ładne smakuje i odwrotnie, nie wszystko musi dobrze wyglądać. Ja teraz trochę się rozgadam na temat tej sałatki. Sałatka świetnie się nadaje do tego, aby robić z nią tortille, czyli wrapy robimy, nakładamy to, dodajemy kurczaka, zawijamy, dokładamy sałatę i mamy fajne danie. Z chipsami, tymi kukurydzianymi, tymi tortilla. Możemy również użyć do łódeczek takich, co można kupić. Napakować to do środka, posypać jeszcze trochę żółtym serem. Następne danie mamy gotowe. Fajnie jako dodatek do, można wymieszać z ryżem ugotowanym wcześniej i mamy kolejne danie. Także opcji i wariancji jest bardzo, bardzo wiele. I tutaj pole do popisu macie wy. Możecie nawet do obiadu świetnie się nadaje również do ryby jakiejś takiej pieczonej bardziej, bo żeby nie było za tłusto, bo ona jest dosyć tłusta. 212 kalorii za jedną porcję z takich użytych przeze mnie składników. Tyle wyszło. Co tam jeszcze można zrobić? Nawet taką i zajadać się właśnie chrupkami albo do pieczywa, albo do ryżu, do makaronu raczej nie, ale do kaszy kuskus i na przykład jakaś sztuka mięsa. No jest naprawdę bardzo wiele opcji, także to nie jest sałatka tylko i wyłącznie obiadowa. Można zjeść nawet na kolację z kromką chleba lub pieczywa chrupkiego. Ja tak lubię zajadać. Można na przekąskę. No, i się rozgadałam. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia już niebawem. Pa, pa.